Witam wszystkich na kaście gry Eldekar Kondra Kaczor. Jestem Todaum, a i razem ze mną kostuje dzisiaj Gordian. Halo. No, to od razu pierwsza gra. Gwardia kontra Chaos. Więc może być spoko matchup, wyrównany. Wszystko jest. Powiedziałbym, że lekko favorite dla Gwardii. Może trochę. Ale za to mapa jest bardzo klasyczna, zbalansowana, więc powinno być dobrze. Zawsze jest klasykiem. A właśnie. Dobra, no więc chaos, no tak oboje klasycznie chyba nie będzie żadnego szaleństwa, budują. Nie, double guardsmeny z tym, z robotnikiem, a tutaj dwóch heretyków, jeden z okultystów mamy od Kaczora. Okej, dobra, czyli kaczor Czyli chyba, raczej niestandardowe zagranie. a to wygląda. Zazwyczaj na IG się robi Nightcult albo CSM z Lordem. No tak, nie można zapominać, że to gra kaczor, a kaczor ma pomysły. O-a. A, Kaczor ma zawsze pomysły. To nie był jeden z nich. Nie był jeden z nich, na pewno. No dobra, no to. No to mamy już pierwsze straty. To teraz trzeba liczyć, że Eldakar może kliknie delay na obu swoich robotnikach i powinno być dobrze. A, mówię na obu, a jest tylko jeden. No to oboje coś, jakieś nowe openery robią. Tak. No to nawet Nie no, lepiej. bądźmy szczerzy, no, honest mistake od Kaczora. Niech pierwszy No. rzuci kamieniem ten, który nie zabił swojego robola chaosem, bo zapomniał wyłączyć to. No, to prawda, chaos to jest, zdarza się zawsze. Na turnieju nawet. Okej, Ale no. dobra, Eldakar kapuje swoje zewnętrzne punkty, tak samo jak Kaczor. Tak. Tak, przejmują na No, razie po prostu. nie wiem, co tu było powiedzieć tak szczerze. Chociaż moim zdaniem, no tutaj mówię, dziwne zagrania są tutaj ogólnie od większości graczy, że jako rasy, które nie są Eldarem i Dark Eldarem oraz takim Tau, to raczej nie powinno się zajmować zewnętrznych punktów, tylko raczej wewnętrzne, biorąc pod uwagę na szybkość swoich jednostek. No ale Eldakar już tutaj coś agresywnego planuje. Przychodzi command składem z dwoma IG-kami. Reinforcuje guardsmenów, więc to będzie push maso, bo nawet nie ma tego taktyka kontrolu, czy. Nie, jeszcze nie ma. Dopiero teraz Gena w ogóle stoga. O właśnie, to jest ważna rzecz, bo u Kaczora energia się już zaczęła nakładać. Wyszedł Chaos Lord. I CSM-y. Więc tutaj Tak. też na się Dopiero teraz standardowe. Kaczor dowiaduje się o pushu, który jest przy jego bazie. Ale tak, no Chaos Lord na pewno sobie bardzo ładnie będzie strzelał w nich. Już właśnie zabił jednego, już pada drugi. Tylko, że sam długo nie wytrzyma tutaj. Jest trochę duży ostrzał. No właśnie, już straci, tak, już mu poszło właśnie. Rozpadaj, że to jest command skład jeszcze. Tutaj raczej Kaczor jest zmuszony do wycofania się pod defensywę, ale on niepotrzebnie podchodzi pod ten oddział. Traci model. Chaos Lord właśnie ciągle traci to HP. Przejmuje sobie prawą stronę ekonomicznie. No tak, ekonomicznie równo, tylko właśnie no, gen opóźniony Eldakara. Chaos Lord już stracony ma ponad połowę życia. Tak, tutaj ładnie I nie. priest wybrany, żeby właśnie móc stajować wszystko w melee i nawet wygrać z tym. I O! nie wiem, czy to jest martwy Chaos Lord. To jest martwy To jest Chaos Lord. martwy Chaos Lord. Okej, i teraz O Dakaczo. matko, to jest duża strata. O Jezus, No to to. jest bardzo sloppy. To jest ogromne, no. O, Jeszcze jeszcze. dwa modele. Oj, 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 oj. Czy tutaj Eldakar będzie jak groził zakończeniem gry? Tak szybko, w trzeciej minucie? Tak, ekonomicznie też wszystko buduje. Ekonomicznie wcale się do tyłu nie wystawia w porównaniu do Kaczora, więc. No, tych Taka dwóch bomba. workerów na początku zabolało. No tak, i Nie Kaczor. sądziłem, że to aż tak zaboli, ale no jednak dwóch workerów. No właśnie, Kaczor tutaj znany. Pięknie punkt zdekapowany. No, Kaczor znany tutaj ze swoich raszów, agresywnych zagrań. Tutaj sam został zraszowany. No, kurde, ugryzło go to teraz w tyłek. No No właśnie. i moim zdaniem tutaj Kaczor chyba nie ma nawet jak się obronić za bardzo. Jeezy. Jak to Easy. powiedziałem podczas oglądania tej gry? Z Nawet jakiegoś nie powodu. pamiętam, że to oglądałeś. Byłem nawet chyba na. Chyba byłem nawet na wieszczacie. No to Jeezy. Całkiem Jeezy zagranie, cokolwiek to znaczy. Tak. No tak, no. 62-10, tutaj Kaczy próbuje się bronić jakoś tak panicznie trochę, ale No nie gen. wiem, czy to nie jest za późno póki co. Właśnie, gen pada i wtedy to już będą kompletnie równo ekonomicznie. Nawet ma pieniądze wciąż na rozwój, pewnie nie chce ich Trzeci wykorzystać. oddział Garcona nawet dochodzi już. No właśnie. No A tutaj te jest trzeci. kultysty to tak chyba po prostu biegną się zabić. Mniej więcej. Nie to, że mogą więcej zrobić. Może, o, złapią sobie tych guardsmenów z tyłu, no to ich przynajmniej pociechają trochę. No, ale to jednak jest nie, co jeszcze nie uzupełnione. Jak oni się uzupełnią, to trochę ich tutaj już przeważam.
Chaos Lord odbudowywany, no sytuacja tragiczna dla Kaczora, nawet no właśnie... uzupełnia swoich CSM-ów, kasy w ogóle nie ma, tak. Jest do tyłu z przyrostem. No tak, dwa punkty stracone, gen stracony. Trzech guardsmenów i command squad w bazie. Dobra, ostatnia obrona. Tutaj ładnie kultyści robią co mogą, przechwycają posiłki. Ale ostatecznie to chyba niewystarczająco, bo no nawet... Niestety nie, Kaczor decyduje się poddać, to już no. Trudno. No, bardzo źle zagrane early game od Kaczora. No, przede wszystkim te dwa workery. Peszek, spory peszek. Ale nie powiem, push od Eldakara ciekawy. Dobra, no to druga gra. Zobaczymy drugą grę, teraz będzie chaos na... No, powtórka matchupu, tylko teraz na Blood River. No tak, to tutaj no, może nie będzie tego samego błędu. Dobra. Lecimy. Standardowa OPNR. Zobaczymy, czy Kaczor teraz straci dwóch workerów, czy raczej już nie powtórzy tego błędu. Może tylko jednego straci, a w trzeciej nie straci żadnego. Wiesz, systematic improvement. Tak. Baraki bardzo blisko położone baz oponentów, więc... Znaczy, no tutaj OIG to jest akurat ma sens, więc pod uwagę, że baza może służyć jako wieżyczka. Tak, ale na pewno popatrzyłbym na to też z takiej perspektywy, że mogą chcieć powtórzyć jakąś agresję wczesną. Kaczor po czymś takim na pewno jest trochę leciutko poddenerwowany, więc... Ale też powinien się spodziewać, że jednak Eldakar nie da się tak łatwo zajebać. Tak, Gena da się. Gena postawi się na pewno. Bo tutaj raczej normalnie można grać bez Gena, więc tutaj nie jest jakimś mega błędem to, że on nie gra. Tylko tym razem zauważ, że nie używa Force Labor. No, to już widać, że nie chcę ryzykować. W pełni zrozumiałe postępowanie. Dobra. Troszeczkę tutaj zmatłaczony build order u Kaczora. Normalnie powinno się zagrywać drugi oddział CS-em. Znaczy, może CS-em powinno się od razu budować, gdyż mogą wyjść szybciej i zająć się tym z tych zewnętrznych punktów rekwizycji i uwolni to jeden oddział kultystów, żeby poszli na któryś z reliktów. No to prawda jest akurat. No ale może chcesz zacząć truć dupę gwardii. No tak. Powiem taki, że czasowo on raczej nie wyrobi tutaj. To prawda. Dobra, no Eldakar zajmuje wszystko, ma już tutaj, będzie miał silną pozycję na rzece. To pomoże na pewno. No i dobra, stopniowo obie strony zajmują, bez agresji żadnych. Czyli za bardzo... Znaczy nie ma co jak agresji tutaj grać na razie. Znaczy Eldakar może grać agresywnie, ale na razie nie decyduje się na to. No tak. Ubezpiecza swoich wojaków, żeby zajmować punkty. Income, no ale to tam nieważne. Income trochę lekka różnica. Ale znaczy no income na razie jeszcze, no tak. Jeszcze nie jest takie, nie będą takie duże różnice. No. Zaczął od Sakera, więc zamierza go trochę pewnie. Niepotrzebnie, tutaj raczej nie mamy jednostek na początku, chociaż no. Żeby zadać obrażenia Chaos Lordowi, niby spoko. No tak, pewnie zamierza go połkować, może właśnie planuje taką pasywniejszą grę. Kaczor widać, że tym razem uczy się na błędach i nie wysyła go na ślepo przeciwko temu. A może? Nie, dobra, wrócił. może jednak? Nie, raczej będzie czekał na CSM-ów swoich. Dobra, no to pierwsza walka się zaczyna po prawej stronie. Tutaj Kaczor się przygotowuje. Może coś zrobić, tak szczerze, jeżeli cała armia przyjdzie, ale no właśnie, raczej niewiele. Budynki kończy reinforcować punkty u Kaczora, już wszystko zreinforcowane. Dobra. No tak, teraz... Kaczor będzie kontestował na pewno. No tak, no ma czym kontestować. Nie ma reinforsa na KS z Marinach. Powinien tutaj dodać na pewno jeszcze dwa modele do tych CSM-ów, żeby jednak byli troszeczkę bardziej no, liczni. Okej. Okay. No i obrażenia w Chaos Lorda, ale do Eldaka troszeczkę sloppy. Oj, duża strata. Strata oddziału guardsmenów jednak. Psyker też zaraz. Ironicznie potrafi zaboleć. Okej, okay, dobra, tutaj zaraz ten Psyker no, na pewno spał właśnie z bardzo. Okej. Okay. Bardzo szybko ma fokus od CSM-ów i od Lorda. Ale to ładnie zagrane ze strony Kaczora, muszę powiedzieć. Jednak tutaj znowu w żywiole, w swój żywioł wszedł. Jednak agresja wczesna to jest on. Też on bardzo lubi grać agresywnie. No tak, i nawet tutaj widzę, że na gwardię to nawet działa całkiem dobrze. No na gwardię trzeba być agresywnym przede wszystkim. Nie chcemy dać im się turtlować za bardzo. Tak, no ale właśnie w czasie tej całej agresji on zajmuje sobie ekonomię. Lewą stronę zabezpieczył, prawa strona. On zmusił Eldakara przede wszystkim do tej obrony jednak. Tak, no tutaj na pewno zła walka dla niego. Mógłby wejść do budynku. Stoi w negative coverze. No i widać. No, ale już ucieka do LPK. Okej, okay, no wydaje mi się, że już jest czas, żeby sobie... Kaczor powinien zmienić teraz stensa temu lordowi po prostu strzelać. Tak, teraz ale jest LP2, więc powinniśmy już stąd uciekać. Proponowałbym właśnie ucieczkę już. No ale tak, to i tak była dobra wymiana, nawet jeżeli straci parę modeli, znaczy, bo... No teraz jak straci te modele, to się akurat bardzo zneguje. No to prawda, bo...
Mimo no, tego, że tak. kontrolować będzie mapę Mimo wszystko lepiej. mapę zajął, ekonomicznie wciąż Ekonomia... równo. No tak samo stoją. No tak. No dobra, no to tutaj to będzie dwa... Przejęty raczej relikt. Czyli powinien już dekapować, co robi. Tak robi to. Czy mamy drugi gen w produkcji? Nie mamy do Eldakara. Nie mamy, ale Eldakar chyba mierzy w tier drugi, biorąc pod uwagę, że strasznie zasoby zbiera. No właśnie, tylko jednak te zasoby mogłyby pójść na już generator, chociaż kto wie. No mogły, mogły. A kaczor, no tak, kaczor też. Chyba właśnie poszły te dwa geny postawione i jest tier drugi. Jest tier drugi i tak gen poleciał. Poszły uzupełnienie oddziałów i Eldakar będzie chyba chciał odzyskać swój relikt. Oj, będzie próbował, chociaż nie, nie. Próbować może i to chyba... Tutaj jest właśnie to zasadnicza różnica, że Eldakar ma na pewno słabszy atak od Kaczora, ale Kaczor nie przepcha Eldakara przez obecność tego LP2 oraz faktu, że może się... Dobrze wymikrowany może się schować, a jednak próbuje podejmować coś. Elpek powinien zmienić fokus na CSM-y. No. Tutaj mocno dropione modele oraz cały czas fakt, że Eldakar walczy w negatywnym coverze. No to na pewno go nie pomaga. Mu nie pomaga. Ale tak, no ale właśnie. Kaczor jednak próbuje. Masa guardsmenów wciąż właśnie, a CSM-y no jednak nie. Bo umierają. Główny fokus poszedł na Chaos Lorda strasznie. Zobacz ile on zdrowia ma. No to prawda, no powoli go wykrwawia, to jest... No plus jeszcze wykrwawia mu modele, więc tak szczerze, to dla Eldakara naprawdę dobrze to dobrze. Wygląda. No tutaj dobrze obrona by była zagrana. Tak, znaczy Kaczor pewnie ekonomicznie... No właśnie, i tu już widać te wszystkie punkty przejęte. Jeszcze ten relikt wejdzie. No, Kaczor już... stoi bardzo ładnie ekonomicznie. Tak, no Eldakar no właśnie nie używa tego, że ma większą armię, chociaż też nie bardzo ma jak tego to użyć na razie. Gdzie jest dobrze wymikrowanym command składem raczej powinien dać sobie radę. No to prawda, tak, bo właśnie Kaczor ma tylko dwa oddziały z CSM-ów tak naprawdę. Jakby w ten wszedł, stajapował go, to ci gwardziści by ich naprawdę całkiem szybko sobie z nim poradzili. Ale tutaj już ma Kaczor zajęty punkt, więc tutaj już Eldakar przez najbliższą chwilę nie podejdzie. Jak tam sytuacja z tirem? Chyba już... Nie, jeszcze już nie. Ma drogi. Dobra. Po czym to się rozpoznaje u gwardii? Taka info. Ten środkowa satelita. A. To dobra. No to zaraz. I flaga. No to się każdy czegoś dowiedział teraz. O. Robimy już garaż od razu. Tak, to kilka kontrol poszło, więc polecam już upgrade'y. No ekonomicznie tak. No mam mniej więcej. Ale Kara troszeczkę słabiej jest jednak z ekonomią. Tak. Tutaj bardziej przewaga jest w stanie Kaczora. No nawet duża. 122 do 96. Okej, Eldakar idzie odzyskać już mapę. Kaczor się cofa. No i znowu wchodzimy w ten taki jakiś defensywny setup, nie wiem dlaczego w sumie. No tak, no to już niedługo to zwycięstwo dla Kaczora potrwa. No 5 minut, zobaczymy. A no, jeszcze jest dopiero tak dopiero do połowy dociera, więc już możemy dyskuje. Zobaczyć coś ciekawszego, jakieś rozwinięcie tej akcji. No tak, oboje tekują. Nie ma kontry na chłopa. Pamiętaj, no ja jestem już plazmy, więc teraz ci gwardziści będą boleć tych CS-em. Nie wpuszczajcie. Kaczor powinien celować w zdobycie jak najszybsze Rhino oraz Defilerów i po prostu grać pod standardowy Defiler spam u tak. Chaosu. No właśnie, a Eldakar widzę idzie no jednak klasyka gwardii, Chimera i będzie strzelał. Będzie jeździł, będzie strzelał, będzie starał się harasować. Tak, tylko różnica ekonomiczna właśnie z każdą minutą, nawet mimo tego bleedu to jednak... No jednak jest lepiej dla Kaczora. Tak. No to sobie odzyska ten punkt, chociaż Kaczor... Chociaż nie, on nie ma bolterów nie, w tej armii. Raczej nie ma jak tego odzyskać. No właśnie, nie ma bolterów w tej armii. No, gwardziści kiedyś to zdejmą. Nie śpieszy im się na razie. Zaczęło podjechać Chimerą, żeby stankowała. No to prawda. Ale on teraz ma chyba ważną właśnie tę flangę swoją. No, stara się ulepszyć przede wszystkim tego bloba gwardzistów. No właśnie, on teraz chyba idzie pod jakiegoś zdecydowanego pusha, bo cofnął tych gwardzistów z lewej strony, więc będzie próbował iść. Bo chyba właśnie wyczuł, że skoro Kaczor z nim nie walczy, to musi być jakiś powód, dlaczego tego nie robi. No powodem jest to, że po prostu nie ma jeszcze wojsk. No tak. Ma natomiast ekonomię, machine pit jest, na defilera właśnie w tej sekundzie. Tutaj moim zdaniem mały błąd. Powinien polecieć pierwszy... Rhino, żeby jakoś CSM transportować. Jednak, no to nie? Prawda, bo już Bolter... Oni po heavy Bolterach, no to trzeba po prostu dobrze wymikrować Rhinosem, wysiadaniem i po prostu masakrowaniem tych gwardzistów. No, dobra. Odzyskać ale Eldakar na razie bardzo powoli. No tak. Po czasie pewnie no zyskuje niby przewagę, bo mimo wszystko to gwardia.
No, no dobra, już widzi, co się odbija. Zeskanował go i widzi, co się dzieje. Tak, no, już widzi, Mówi że się sobie Sacrificial robi. Circle, więc... No tak, to jest, co będzie odpowiedź Kaczora na właśnie to Chimery Gwardii. Priest. No, dobry, no wydaje... Priesty, no obowiązkowy to wybór. Mi się wydaje naprawdę dobre, bo jak te Guardsmen nie będą tego damage'a od tych... No, nawet na parę sekund przejmować, to i tak będzie naprawdę mocne. Znaczy, abilitka na nieśmiertelność jest dopiero w tierze trzecim. Na razie dostanie po prostu boost do damage'a, boost do zasięgu i boost do szybkości wraz z HP. No, no, no tak. Więc tutaj mówię, Priesty są bardzo, bardzo ważną częścią IG. No i tutaj właśnie problem zaczyna się ten, że są plazmy, więc CSM już nie mogą tak sobie podchodzić tak łatwo. Tutaj musi się musi polegać stricte na artyleryjskich zdolnościach swojego Defilera. Mm-hmm. Czy robi się już następny w produkcji? Jeszcze nie. Nie robi się. Czy są pieniądze? Ekonomiczna 116 do 79 do... Brak vehicle capa. No dobra. No, no to teraz właśnie go powyższa i będzie już leciał drugi Defiler, więc to będzie zakupiony. Ulepszenie na więcej heavy bolterów. Okej, okay, widzę. Bazyliszki, dobra, ma to sens jakoś. No chyba nawet Kaczor próbuje podejść, ale tutaj raczej to nie wyjdzie zbyt dobrze. No tak, o, dobra, wyskoczył, ale to... No, drop horroru, ale no się, jednak prosto poddziała. Ojej, bolesne. Dwa modele, trzy, może trzeci będzie? Dwa. No, setka rekwizycji poszła, ale to i tak nie jest dla Kaczora zaraz problem, tylko właśnie najważniejsze będzie wygrać te bitwy, które teraz się zbliżają, bo ekonomicznie obu graczy, no, może nawet po stracie armii tej dalej grać, ale muszą się jednak jak mniej więcej dobrze wytradować. Kaczor odzyskuje lewą stronę, ale no, ważna rzecz się odbywa teraz tutaj. No, Eldakar nie wykorzystuje zasobów, bo w tym momencie mógłby mieć już bazyliska jednego, niech używają zasobów, powiedział nikt. No panowie, nie wpuszczajcie mnie do swoich replayów, bo wiecie, będą... XD, XD. No. Sentinel. Jest Sentinel, odpowiedź... A, chyba, no, chyba było coś takiego nawet. No, ale tak, nie wpuszczajcie mnie do swoich powtórek. Nie pamiętam nawet. No. Ale odpowiedź Sentinel dobra na Defilery. Tak. No tylko tutaj będzie musiało po prostu dobrze to sflankować. Chociaż z tego co gadali, z tego co mówi nasz lokalny gwardzista, Entral, to Sentinele to jest no niezbyt chciana jednostką gwardii, bo no, umiera ona bardzo szybko, plus celność ma chyba naprawdę niską. Znacznie, nawet celność ma nawet spoko. Nie jest jakaś najwyższa, ale jest okej. Zamaskowani kultyści idą rzeku. No dobra. A, stricte, on jest już, widzi już w tym momencie bazyliska, na pewno. Tak. Poleciał pierwszy strzał. No to zobacz. Kolejny drop horroru, więc tutaj Kaczor definitywny atak w tierze drugim będzie jakiś szykowany i po prostu... Tak. Niszczenie. Tier trzeci też wchodzi w tym momencie. No właśnie. Może sobie pozwolić na pewno. Tutaj jest ta różnica, że właśnie jakby Eldakar użył tych zasobów, co ma, to mieliby naprawdę równy army supply, jak nie większy. A w tym momencie to... No nie, no Kaczor ma naprawdę ogromną przewagę w tym momencie, jak zaczął wykorzystywać swoje zasoby. No tutaj... Ojoj! No i patrz, no i jeden strzał Defilera powoduje takie zdjęcie do no, taką demoralizację i po strzelił. Prostu masakrę. No, sam dlatego środek. Te chaos musi umieć używać Defilery swoich. No tak, bo to jest jedyne co ta rasa tak naprawdę może robić, bo no bez tego to jest zwykły aimów. Ona to jest jednak parę sposobów ogrania tego. No i mówię, jest dużo, żeby sobie poradzić. To nie jest dawno porno. No. Tyranidy. Nie, kurwa. No i tam wiem, że masz traumę. No, magia Sentinela. No, dostał dosłownie w tym momencie trzy pociski od Defilerów. Dosłownie prosto w pysk wyrwał. Dobra, no. Więc to było bardzo unfortunate dla Eldakara. I tutaj Kaczor zdaje się na push. A właśnie, no i Eldakar no niestety... I Eldakar nie mikruje trochę, stoi. Tak. No Kaczor masz naprawdę tak przyrost, że nawet z ciągłym wydawaniem na reinforce i budową nowych jednostek to jest on w stanie wychodzić na plus z tym, a Eldakar... Bazylisk no... wystawiony bardzo niebezpiecznie blisko horrorów. No właśnie, tutaj... No nawet jeżeli tego Defilera w złej pozycji się pozbędzie, to ta dwójka dalej strzela i jej się nie ruszy. Elpek stracony. Bazyl jest w bezpiecznej pozycji teraz, będzie kontynuował strzał, a ła, to zabolało, 5 tak. Modeli straconych od jednego strzału, jeszcze dobite pozostałe. No, wdzięczę. Jednak Bazylisk jest potężną artylerią. No, bo jednak... Ustawiony heavy weapon z team z tyłu. Tak, wydaje mi się, że mógłby, jeżeli byłby on zamieniony w las kanona, to byłoby to całkiem solidną opcją dla Dakara.
Tylko właśnie pytanie, czy będzie z nią zamieniony w niego. Tak, wypluwa Heavy Weapon składy jako pewnie kontra na te Defailery, tylko jednak las kolony. Czy mamy tier 3? Nie mamy. Czemu on tego nie przegrywa? No nie mam pojęcia, naprawdę. No. Na tym momencie każdy gra bardzo agresywnie z tymi CS-emami. Tak, no to... Ale ma osłonę Defailerów, więc... No właśnie, no jednak duża część tych gwardzistów leży, chociaż pada. Eldakar bardzo, bardzo zmuszony do grania defensywy. No Rhino spadnie, nie ma bata, ale te CS-y przez tak, to wypadną i tutaj... zabija ten drugi ociąg gwardzistów. Jednak jest to problem, że to 700 energii jest ciągle w tym banku u niego. Tutaj brak tych laskonów, jeden się robi. Nie, no lepszy sobie globalkę po prostu. No to mógłby. To mógłby zrobić, to prawda. Oj. No cóż. No i Heavy Weapon Steam trochę taki zostanie splaszczony, zjedzony. Poleciał. Nie wiem co robi Defailer, ale no wyrzucił go. Najwyraźniej mu nie smakował. No pewnie nie. Niesmaczny. Dobra. No i Kaczor przechodzi do Siege'a w tym momencie. Tak, zasoby ma dalej wciąż zasoby na ciągu reinforcement. Eldakarowi się już dalej ma zasoby, ale już nie ma z czego go robić. No właśnie. Powoli kończą mu się opcje. Pierwszy Defailer pada, ale w miejsce tego Defailera przyszedł już kolejny. I już nawet Rhino przejechał. I leci z tyłu już nawet jednostka, Basilis, która prawdopodobnie zakończy nam tę grę. No właśnie. A może nawet nie, tego skończy się wcześniej, ale jak widać z tyłu już idą pozesty. A właśnie, pozesty jednak, o to jest naprawdę fajne. Uwielbiam tą jednostkę, naprawdę ją lubię. No ja i tak bardziej wolę wersję Warbeastową. No i teraz Kaczor wyrównał wynik 1-1. Tak, bardzo ładną grał. Te ciągła walka tych chyba 3 minut ostatnio bardzo ładnie się to oglądało. Dużo, jednak dużo. Tam dużo akcji było, ale jednak troszeczkę mi się wydaje, że mogło dużo być nam jeszcze zrobione. Eldakar mógł na pewno to wygrać moim zdaniem, ale no cóż. No, well. No i teraz. Front. I kolejny trzeci, ten sam matchup, IG vs. Chaos, tylko tym razem zagrany będzie na Battle Marshes. Trzy chyba. Tutaj Kaczor nawet jestem w stanie stwierdzić, że pokusi się o zagranie Raptorów. Dlaczego? No. Mała mapa znowu. No właśnie. No tak, nawet Chaos Temple położony bardzo blisko przejścia, więc pewnie już małą optymalizację widzę Kaczor tutaj robi. Pięknie, pięknie. Jestem dumny. To jest fascynujące, że w tej grze naprawdę takie, nawet pozycja budynków to jest taka... Jednak optymalizacja w pewnym sensie. No tak, no. No tak wszędzie w każdym RTS-ie jest. No przynajmniej w większości. No tym razem Kaczor używał Forced Labor. No już nie chce ryzykować. Chyba chce ryzykować. Znaczy chce ryzykować, tak, tak. No i nawet wyłączył, to jest ważne. To jest bardzo ważne. Dobra, i zobaczmy co wypuści Kaczor. Wychodzą Raptory. Raptory, dokładnie. Logiczny wybór. A od Eldakara gwardziści, dwóch gwardzistów, dwa tech twister. No i gdzieś. Infantry Command też bliżej. No, nawet w fajnym miejscu, podoba mi się, bo Eldakar ma teraz tam naprawdę trzy budynki, takie, do których może wsadzić guardsmenów stopniowej i każdy jest mniej więcej w swoim zasięgu. Stopniowa defensywa tak zwana. No właśnie, fajnie rozbudowane. Trzeba takie małe rzeczy chwalić, bo to jest mała rzecz, a cieszy. Cap Order chyba... No, normalne. Cap Order na razie mają spoko. Zewnętrzne punkty kapuje Eldakar, Kaczor nawet nie zwróciłem uwagi, ale chyba kapuje... Lewy zewnętrzny do środka i jeszcze nie kapuje prawego. Raptory wyszły na pole walki, szykują się do skoku. I zaczynają haras. I zobaczmy, spróbują zgarnąć tak lista. On jest całkiem twardy, więc raczej mi się to... Jak na workera to on naprawdę wytrzymuje sporo. No tak, Eldakar chyba niestety nie reaguje tego na to, więc... Dobra, on jest chyba też strasznie drogi, o ile się nie mylę, nie? Chyba drogo. 85 rekwy bodajże chyba, no możemy chyba... zobaczyć chyba, bo teraz go robi w tym momencie. To jest komisarz. No to jest chyba... jak no jednak nie jest to tani worker. Jeden z droższych w ogóle. Wytrzymały. No jeden z droższych chyba, tak szczerze moim zdaniem. Komisarz na początku. Chyba pomoże. No powinien polecieć deka, bardzo ładnie od Kaczora. No tak, przypłaci to pewnie dwoma modelami, jednym? Chyba jeżeli dwoma. Przypłaci dwoma modelami, to może to nie być warpy. To powinien teraz odskakiwać. Strasznie unlucky targeting, bo ten model przeżył, a na tym się skupiły. No, to unlucky target. No i poleci drugi dekap, więc no to troszeczkę zaboli. W tym czasie... Jeden dekap to jest mało, ale dwa to już jest ból. I nie gadaj. Oj, to było... To było strasznie unlucky. A w tym czasie Kaczor ładnie przejmował mapę. To bardzo ważne, takie, bardzo dobrze na takie rzeczy zwracać uwagę, bo to jest jednak to, jest to co ci gry wygrywa. Nie to, że ci dwa modele przeżyły, tylko to, że ty w tym czasie coś robiłeś na mapie, a Kaczor robił. Ale tak, no... Tym właśnie harasem naprawdę Eldakarowi krwi napsuł, bo widać to po inkomie.
Chaos Lord od razu wystawiany. No i będzie pewnie zagrany teraz chociaż CS-em. No tak, to jest pewnie tamten. Nawet ma teraz jednostki, żeby stajapować tego gwardzistę, jeżeli jeszcze CS-emu wypluje, no co nie ma teraz pieniędzy, ale za bardzo krótką chwilę będzie miał, bo już mu się kończą wszystkie listening posty. Chaos Raptory... W razie dalej je ulepsza, on dalej kontynuuje haras tymi raptorami. No właśnie, Eldakar poszedł na tą stronę. No, Kaczor widać, że mapę ma już obcykaną kompletnie, wszystko... No tak, decapy ładnie lecą, jednostki przeżywają. Eldakar musi biegać. No i właśnie, chyba, mam nadzieję, że cancel poleci. I poleci trzeci decap. No tak, i nie jestem... Chyba jeszcze stać go na jumpo, to jakby tutaj już przeskoczył, to już naprawdę... Mogłoby być to problematyczne dla Eldakara, tylko musi Kaczor wyjaśnić, gdzie jest jego armia i w jakiej pozycji stoi. Na razie widzi tylko command squad, jeden oddział IG. To byłby już naprawdę ślepy skok, bez potrzeby, takie ryzyko. No właśnie, ekonomia... Duża no nie świadczy dobrze. Dla Kaczora w early game. O wiele. No tak, wszystkie punkty, no tak, naprawdę zajął to, co może. To, co może Kaczor no wziąć, tak. To wziął. Przygotuje się do utrzymania już. Wydaje mi się, że Raptory jak złapił gwardzistów w melee, nawet są w stanie ich przyciachać całkiem dobrze, nie? Jeszcze raz? Jak złapił gwardzistów w melee, nawet całkiem solidne obrażenia im zadają. Tak, tylko najlepiej nie robić tego, kiedy command squad jest w pobliżu. No właśnie. I kolejny worker jest fokusowany. I chociaż on wam powinien przeżyć, ale i tak opóźnienie tego listening posta jest bolesne. Bolesne. No właśnie. Wciąż... 50 do 86, tier drugi dla Kaczego. Taka dla Eldakara też zaczął. Okej. Okay. Bardzo riski, ale no dobra. No. No, Kaczor też nie ma chyba armii za zbyt wiele. No to oni się tutaj ganiają. Tak, mamy tutaj kultystów. No tak, to nie ale jest. Ale też zbyt... no, przejmuje całą mapę tak naprawdę. No właśnie, i to właśnie to zacznie snowballować naprawdę szybko, bo on teraz może nawet iść pod jakiś timing z tymi bolterami, co chyba robi, bo z taką przewagą ekonomiczną to Eldakar nie będzie miał po prostu wystarczająco jednostek, żeby cokolwiek zrobić. No. Mhm. No więc no, naprawdę solidny early game ze strony Kaczora. Zrobił wszystko dobrze tak naprawdę. No tak. Na pewno odpowiedzi Eldakara też nie były na pewno tak dobre, jak mogły być. Ale no, na pewno widzę, że jest to strasznie nieprzyjemny matchup, szczególnie na tej mapie dla Gwardii. No też zależy, jak ta IG to zagra. Czasem wypluta. No więc tak, podsumujmy sobie armię szybko dwóch kultystów, Sif. No tak, Kaczor po prostu zbiera armię na timing pusha powoli, na razie sobie ekonomię próbuje ustawić. Oj! Bardzo riski, no straci model 2. Znaczy targeting naprawdę Kaczora, boski targeting dla Kaczora. Chociaż, no mógł już wyskoczyć chyba że jest na cooldown. Nie ma, chyba nie ma paliwa po prostu. Ale popatrz jakie Kaczor ma szczęście w tej grze, nie? Jakby zobacz na... No bardzo, na 3 modele na low HP. No właśnie. Ciągle na coś innego leci. No a teraz to już musi się stąd zabierać. No, ale... No... Bóg był z nim w tej walce, tyle powiem. Bardzo. Dobra. Dakar ma pieniądze, tylko no nie ma jak ich wykorzystać, no ten T2 mu niewiele daje. W momencie, gdy ma 58 energii. Plus 10 jeszcze. No właśnie. Mówię, to jeden tier drugi mógł być błędem w tym momencie, za wcześnie chyba był postawiony. Też nie bardzo wiem, co on ma w tej pozycji zrobić tak naprawdę. No na pewno zreinforsowanie wszystkich punktów byłoby mocne, ale i tak Kaczor musi grać mocnego defa przede wszystkim. No tak, tylko że z tym incomem to ciężko grać defa, bo on wie, że pewnie za jakieś 4 minutki mu przyjdzie wymaksowana armia chaosu. No może nie wymaksowana. Nie wiem, czy plazma jest... Znaczy ja w sumie nigdy nie gram plazmą, ale... Nie wiem, czy to jest najlepsza inwestycja. Nie jest zła na pewno. No dobra. Ty tu jesteś ekspert od chaosu. No tak. Nie powiedziałbym. Niewidzialni kultyści, co wymusi Sykera jednego, ale on już tutaj jest, więc... No dobra. Chyba nie jest jakiś... Nie jestem pewien co do ceny. No tak, ale tutaj Eldakar nic nie zyskuje to tym pushem, a traci prawą stronę. Oraz daje informację Kaczorowi, bo przez tego Critical Location on go widzi tak naprawdę. O, to jest prawda, bo to akurat pokazuje Kaczorowi całą jego armię. Oj. No nie biją aż tak mało ci kultyści. Tak, no nie biją tak mało, ale no jednak do tankowania się nie nadają. No ale przynajmniej przeżył. Szef przeżył. To champion. Champion przeżył. Poświęcił swoich tych followerów.
Tak, no Nikacza to... tymczasem atakuje od prawej. No właśnie może to przebić, wydaje mi się. No właśnie, jak oni mają złamane morale, to tak naprawdę to oni równie dobrze mogliby nie strzelać. Dakar tymczasem próbuje coś po lewej kombinować. No bardzo ładny, ten fajny target, retarget muszę powiedzieć, bo tu w tym czasie jak Dakar jest skupiony tutaj, to teraz traci te modele. Nie tradują się tak źle ci kultyści, tak jak myślałem, żeby się tradowali. No tak, no i właśnie tu są te boltery. Dlaczego Sacrificial Circle w sumie? Nie wiem dlaczego w sumie. Znaczy, podoba mi się zamysł. No na pewno Defilery byłyby lepsze w tym momencie, ale podoba mi się zamysł. Pewnie on wie, że ma pewnie teraz tak większą ilość jednostek niż Eldakar. Więc chce po prostu budynki snajpować tymi horrorami. Eldakar dalej jest po lewej stronie, dopiero idzie, więc tak szybko nie przyjdzie na pole walki. No tak, czy się wytradował w jakikolwiek sposób? No nie, niestety ten Elpek nawet tutaj nic nie stracił. Ciekawe położenie zbrojowni, muszę powiedzieć. No, schował ją po prostu. No. Na tej mapie można używać zbrojowni i takich innych budynków, które nie produkują ci wojska, jako tarcze tutaj tak naprawdę, które blokują przeciwnikowi przejście. No to prawda, w sumie zbrojownia traci zastosowanie po tym, jak już te upgrade'y wypluje. Plus jak raczej nikt tego nie będzie snajpował, bo 3100 HP to dużo. No tak, czyli tak. Dlatego je się stawia jako tarczę. Tak jak myślałem, tutaj horrory biją po tym i jakby de facto też tankują dla armii. Nie jest na pewno lepsze zastosowanie, ale pomaga w sumie, bo... No szczerze, Kaczor ma ekonomię, więc to też jakoś nie za bardzo go zaboli. No właśnie, to jest na pewno ciekawe zagranie z jego strony. 134 do 56? Czy mi się dobrze widziało? Dobrze ci się widziało. Wciąż ci się dobrze widzi. No Jezus Maria. No to tutaj jest... Wygląda jak srogie GG w tym momencie tak naprawdę. No tak, bo teraz... Ale tak jak sądzi, tak jak cały czas powtarzać będę, wydaje mi się, że tier drugi u Eldakara za szybko został wykonany. No, to mógł być błąd, tak. Na pewno musiałby nadrobić ten najpierw, chociaż wydaje mi się, że ten early game po prostu był już końcem gry dla Eldakara. Bo to, jak dobrze to Kaczorowi poszło, to naprawdę mało jak early game tak idzie. Tak jak mówię, ataki z dwóch stron, tak jak powinno się to wykonywać. No tak, tutaj musi się ten rozrzucać. Nie, ja jestem pewien tylko, czy on przepcha tą prawą stronę. Trochę więcej jest ich gwardzistów. To prawda, szczególnie, że to tak nie atakuje praktycznie, no da, większość tak... No, cały wipe na kultystach. No, trade'y tak dobre dla Eldakara, jak mogło być. I tutaj straci Raptory. Raptory traci jeszcze. Stracił. No. Wszystkie? No, zdąży, 19 HP zdąży. Nawet nie wiedziałem, że tu można skoczyć. No to gratuluję. Kaczor trochę na farcie. Kaczor ma tak... Powinien już myśleć o tych defilerach powoli, coraz bardziej. Tak. No dobra. To chyba do Eldakara pisałem. Tak. To chyba było do Eldakara po no, tym, jak on wykonał... No, bo ta armia mogłaby na pewno mu napsuć krwi dużo. CSM odkupowany, dalej nie widzę maszyn pitu. Tak, no Kaczor... To mi się nie podoba. Na pewno nie podoba mi się inwestycja w tych kultystów z plazmą. Effective against heavy infantry. No nic tutaj heavy nie jest za bardzo. Heavy boltery. No mówię, brakuje tutaj bardzo defilerów. Jeden defiler mógłby być równoznaczny z zakończeniem tak naprawdę tego starcia. No, no i w końcu leci maszynki. No, akurat tak zeskanował, że akurat zobaczył. No, też nie wiem, ile mu ta wiedza daje tak naprawdę, bo co on może teraz zrobić? No ma niby energię. Znaczy, ale... on teraz wie na pewno, że musi siedzieć na dupie i nie wyściubiać nosa tak naprawdę. Albo przecież... albo druga opcja, to coś próbować. No na pewno ten czas, jak miał szansę, tego pusha już się skończyła, po tym jak stracił te jak Kaczor stracił raptory i tutaj kultystów, to już raczej skończyła. Tylko, że stana abilitka została CSM-u, więc tutaj Dakar powinien stopniowo się do tyłu cofać i starać się jakoś tu nie kombinować za bardzo. No tak, niestety tutaj już widzę, że... No tak. Dakar powoli traci kontrolę nad tym. Znaczy on jej nie miał od początku gry tak naprawdę. Raptory czekają w cieniu. No właśnie, tutaj widać, co że co my tu mamy u maszyn picie? Rhino, bardzo dobrze. No dobry wybór tutaj, pozesty. No to już. A, on jest w tierze trzecim, nawet nie zwróciłem uwagi. Też nie. No i Demon Pit, czyli pewnie będę też jak rany pozes skład i obliteratory. Widzę, teren StarCraft. Aha, Eldakar, no to wszystko. Czekaj, tutaj nie ma mułów. Jakby miał muły, to mógłby jeszcze do tej gry ekonomicznej wrócić. Tak tylko powiem. Muły. Muły. 300 minerałów za 50 energii. 6 workerów. Chciałbym mieć taki luksus. No i zobaczmy, czy po prostu tutaj będzie wjazd z Rhinosem i zrobienie solidnego rozpierdzielu na gwardzistach najprawdopodobniej. Tak, pozostał. Pozostał od lewej strony. O.
Tak, pewnie czeka jeszcze na upgrade'a tutaj. O właśnie, on się akurat powinien skończyć, jak tam przyjdzie. Okay. Pokaż ekonomię od razu jeszcze, jakbyś mógł. 161 do 86, czyli dwa podwójna razy. Przewaga dla Kaczora. No właśnie. Wjeżdża. Wjazd. No, trochę temu Reynosowi jednak zadaje, ale teraz powinien być szybka zmiana fokusu. No właśnie, i tutaj myk abilitki poleciały, to już znika, ci gwardziści. Tutaj na bardzo szybko znikają. No, właśnie, no i podestę od lewej strony. No, po lewej strony. Ironicznie tutaj Eldakan mógłby to jeszcze jakoś starać się wybronić, ale fakt, że podesty idą z lewej strony, to może mu trochę tutaj... Ironicznie tutaj on to stara się powoli, jednak... Znaczy tutaj wygrywa, ale nie można zapomnieć, że jak ta armia przyjdzie na jego tam tutaj, to... No tak, tutaj jak walka przyjdą... poszła. Nie tak źle dla niego. Czy dalej traci tego LPK. No właśnie, no tutaj to jednak to horror składa. I jeszcze są niewidzialne CSM-y, więc... No tak, no właśnie, i GG jest napisane. Tutaj komand skład padł przy okazji, to też warto wspomnieć. No podesty są potężne. No i 2-1 dla Kaczora. 2-1 dla Kaczora, muszę powiedzieć. Zły start na początku w pierwszej grze, trochę nie docenił Eldakara, ale potem jednak ustabilizował się i dał radę. Tak, Eldakar pewnie zbyt pewnie się po... No cóż, no i tak. Czy ja wiem, mogło tak być. Przyjemna gra do oglądania. Przyjemnie się kastowało. Oby taki więcej. No. Zapraszamy do kolejnych. To na razie. Żegnam.